Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na jednym z elementów tradycyjnych chwilaków, półmaraton chwilakowy. Życzę Państwu wielu wydarzeń na chwilakach, dobrej zabawy i do zobaczenia na kolejnych imprezach. Koniec, jesteśmy pod sam koniec półmaratonu, czyli tej imprezy biegowej, która tutaj też ściąga licznych i miłośników biegania, sportu, ale też i chmielu, bo jak słyszałem też właśnie na trasie, że przyjeżdżają właśnie, bo to jest jedyny taki bieg, gdzie włączycie, że można się napić piwa i pobiegać. No nie wiem akurat, czy to jest taki magnes dla biegaczy, bo ja nie biegam sama, więc nie wiem, czy biegacze piją piwo, tak, ale pewnie nie. W wolnych chwilach dla ochłody być może tak, ale jeśli nie wypowiadam, bo nie wiem. A ogólnie właśnie cała impreza, bo ona już jest od... W sumie jeden z najstarszych prawie festiwal piwny w Polsce. Tak jest. Na pewno jest to najstarszy festiwal piwny w Polsce, bo w tym roku jest już 48. edycja, także łatwo sobie policzyć, zaczęło się w 71. roku, czyli już szmat czasu temu. I co jeszcze mogę powiedzieć na temat chwilaków, że jest to najbardziej przez Polaków rozpoznawalna impreza, która się odbywa w województwie lubelskim. Jak zapytamy w innym województwie, co się kojarzy z Lubelszczyzną, najwięcej osób odpowiada Mielaki na Stoczanskie. Tak jest. Także nasze województwo może być dumne z tego, że ma taką imprezę. No, co można zresztą powiedzieć, że to jest taki polski Oktoberfest. Taki polski Oktoberfest, tak. Jest tutaj największy konsumencki konkurs piw, który w tym roku pobił rekordy, bo prawie 400 gatunków piw było ocenianych przez specjalną komisję. Powiem jeszcze, że uczestnictwo w Mielakach dla wielu browarów jest to prestiż, bo chwalą się zdobytymi tutaj laurami w swoich reklamach nawet. Widziałam w telewizji duże browary, chwalą się zdobytymi tutaj laurami. Także udział w Mielakach to prestiż, no i poza tym świetna zabawa, jak zresztą widać i słychać. No i też właśnie takie rozpoznawalna wizytówka miasta, bo mi osobiście akurat właśnie Krasny Staw to się kojarzył, to też się dowiedziałem, żeby właśnie dobrze wymawiać, że Krasny Staw razem. Razem, tak. Nie Krasny Staw, tylko Krasny Staw. Tak, to dla wszystkich też taka cenna uwaga. Się kojarzył z Nabiałem tutaj. Dokładnie, mamy świetną mleczarnię u nas tutaj, okręgową spółdzielnię mleczarską, która produkuje jeden pewnie z najlepszych w Polsce, jeden z najlepszych w Polsce wyrobów mleczarskich. Zresztą nasz sponsor, jak z tyłu tam gdzie pewnie widać, jeden z naszych sponsorów. Ale chciałabym tutaj też w tym momencie podziękować naszemu partnerowi organizacyjnemu. Mamy takich dwóch partnerów strategicznych. Jest to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który dostrzegł te właśnie atuty, że Chmielaki to jest szansa na rozwój nie tylko Krasnego Stawu i regionu, ale również całej Lubelszczyzny. I wsparł nas znacznie finansowo i również w takiej w innej formie również promuje Chmielaki. I drugi nasz taki strategiczny partner to jest Komitet Sportowy, który również w tym roku nie postąpił kasy. Dziękujemy serdecznie obu naszym partnerom. I oprócz tego całe grono sponsorów takich okolicznych. No dziękujemy wszystkim sponsorom. No Lubelszczyzna to można tutaj podsumować, że właśnie oni mają w reklamie Smakuj życie. Tak, Smakuj życie. Smakuj życie, więc na piwo jest też jednym z elementów. A żeby tak właśnie zamknąć klamrą i podsumować, to co jeszcze przyciąga, co jeszcze ludzie tutaj mogą posmakować, co pani burmistrz powiedziała w Krasnym Stawie, gdyby chcieli tutaj przyjechać i zobaczyć? Jeżeli chodzi o promocję, smakowanie, no to jedzenie, prawda? Tak się pierwsze skojarzenie to jedzenie. Ale nie tylko. Oprócz tego my oferujemy tutaj relaks. Oferujemy kontakt z nieskażoną przyrodą. Oferujemy kontakt wreszcie z końmi. Mamy tutaj w okolicy cały szereg stadni koni. Mamy Białkę z wielkimi tradycjami, ale mamy też cały szereg stadni takich prywatnych, które oferują wspaniałe rzeczy. Ale żeby to zobaczyć i żeby to przeżyć, trzeba tutaj przyjechać. Także smakujmy krasnostawskie. Dokładnie. I co, zapraszamy za rok, tak? Zapraszamy za rok.